Co robi narcyz, gdy dopada go nuda? Normalny człowiek, gdy zaczyna się nudzić, szuka sobie jakiegoś zajęcia. Zabiera się za czytanie książki, wyjdzie z psem na spacer, zajmie się szydełkowaniem czy myciem okien. W przypadku narcyza wygląda to zupełnie inaczej. Narcyz nie znosi nudy i kompletnie nie wie, jak sobie z nią poradzić. Nie wie, jak wyjść z tego stanu, jak go przełamać, co robić. Zatem, co robi narcyz, gdy dopada go nuda? Zaczyna myśleć. Kogo tu zaczepić? Jak dokuczyć? Jak zwrócić na siebie uwagę? Ty czytasz ciekawą książkę? Może zakłóci ci ten wartościowy, mile spędzony czas? A może jakaś prowokacja? Narcyz kompletnie nie ma pomysłu na nudę. Pytanie, z czego to wynika? Być może z jego dysfunkcyjności.